Prace w telesystem MESKO związane z nową wersją pocisku piorun opierają się głównie o stworzenie nowej multispektralnej głowicy naprowadzającej, która zastosuje nowe algorytmy naprowadzania i nowe algorytmy selekcji, poprawiając w ten sposób zdolności, zdolności tej, tej głowicy. Głowica pioruna Posiada bardzo dobre parametry wykrycia celu, co umożliwia zastosowanie tej głowicy w rakietach o wyższym zasięgu. Stworzenie tych zespołów wymagało, wymagało pełnej konsolidacji pracy w zakresie systemów naprowadzania, opracowania układów detekcyjnych, opracowania systemu autopilota. Opracowania głowicy naprowadzającej. Również to, że posiadamy tą pełną inteligencję w swoich rękach, pozwala nam, na, pozwalało i pozwala na zastosowanie systemu grom i systemu piorun na nosicielach. Jodek, poprat, biała, bez, tych, bez efektów posiadania pełnej, pełnego, pełnej wiedzy o tych, o tych systemach, nie ma takiej możliwości. Również otwiera to drogę do zastosowania w systemach śmigłowcowych. Zespoły te pracują na bieżąco, w związku z tym nie można przerwać toku pracy zespołów pracujących w zasadzie w systemie instytutowym. Powoduje to, że rozwój jest ciągły. W związku z tym rozwój systemów naprowadzania następuje w telesystemie stale i tego efektem może być również multispektralna głowica naprowadzająca do pocisków typu piorun lub o większym zasięgu, która zmieni zupełnie. Yy, obraz yy, odporności na zakłócenia i zdolności bojowych, bojowych te, tego typu, tego typu, tego typu yy, zestawów